Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 września. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Abchaska prokuratura zatrzymała kierowcę samochodu, który uderzył w auto premiera. Gennady Gagulia zginął w wypadku. Potężny huragan może uderzyć we wschodnie wybrzeże USA. Florence jest na razie burzą tropikalną. Sadzonka drzewa w zamian za odpady do recyklingu. Akcję organizuje Fundusz Ochrony Środowiska. Prokuratura Abchazji wszczęła śledztwo w sprawie wypadku samochodowego, w którym zginął premier tego nieuznawanego państwa. Doszło do niego na drodze z rosyjskiego miasta Psou do stolicy Abchazji Suchumi. Śledczy zatrzymali kierowcę samochodu, który uderzył w auto premiera. Agencja TASS podała, że Gennady Gagulia był członkiem rosyjskiej delegacji, która wracała z Syrii. W wypadku ciężko ranni zostali kierowca samochodu, którym jechał szef rządu Abchazji oraz jego ochroniarz. Abchazja jest jednym z dwóch, obok Osetii Południowej, separatystycznych regionów, który w 2008 roku oderwał się od Gruzji, co stało się przyczyną konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją w sierpniu 2008 roku. Od tamtej pory Rosja wspiera te republiki finansowo i militarnie. Dostała słodko brzmiące imię Florence, ale tropikalna burza, która zmierza w kierunku Bermudów, prawdopodobnie przekształci się w huragan i może zagrozić wschodniemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ostrzega amerykańskie Narodowe Centrum do Spraw Huraganów. Według niego Florence może stać się huraganem już jutro, a jego siła może mieć kategorię 4 w 5-stopniowej skali. To oznacza wiatr o prędkości co najmniej 200 km na godzinę i bardzo obfite opady deszczu. Władze południowej Karoliny już ogłosiły stan wyjątkowy i wezwały mieszkańców, by w weekend przygotowali się na wypadek klęski żywiołowej. Każdy może dostać drzewko do posadzenia. Wystarczy spełnić jeden warunek – przynieść odpady do recyklingu. W największych miastach Polski akcja 100 tysięcy drzew na stulecie niepodległości. Organizuje ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na sadzonkę będą mogli liczyć ci, którzy przyniosą odpady nadające się do recyklingu, na przykład plastikowe butelki, zużyte baterie i puszki. Jak mówi Sławomir Kmiecik, rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do rozdania jest 100 tysięcy drzewek. Dębu szypułkowego, klonu, jaworu, sosny, świerka i tego typu drzew. I taką sadzonkę otrzyma się wraz ze specjalnym pamiątkowym certyfikatem z okazji stulecia niepodległości oraz z instrukcją sadzenia. Akcja rozpocznie się o 10 i potrwa do 16. W Warszawie odbędzie się w kilku lokalizacjach, na przykład w Parku Agrykola, Łazienkach Królewskich, na Placu Defilat i w Ogrodzie Saskim. Na wszystkich zainteresowanych będą czekały namioty Narodowego Funduszu. Akcja odbędzie się także w innych miejscowościach. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizatora, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pięcioro pianistów zagra podczas kolejnych przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. W Filharmonii Narodowej w Warszawie trwa drugi etap konkursu. Na scenie wystąpi m.in. Polka Agnieszka Korpyta. Zafascynowały mnie te instrumenty, dlatego postanowiłam wziąć udział w tym konkursie, dlatego tu jestem. Tylko jak zaczęłam grać, to stwierdziłam, że to jest to. Zakochałam się po prostu w brzmieniu. To jest specyficzne brzmienie, zupełnie różniące się od instrumentu współczesnego. Przede wszystkim instrument dający wiele możliwości właśnie tworzenia kolorów, takich jakich nie daje nam możliwości instrument współczesny. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 pianistów, w tym 8 Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej pochmurno, w ciągu dnia na Mazowszu może padać. Deszcz spodziewany jest też na ziemi łódzkiej i w Małopolsce. Burze na wschodzie Mazur i na Podlasiu. W innych regionach pogodniej, a na termometrach dziś od 20 stopni w Suwałkach i Olsztynie do 24 we Wrocławiu i Zielonej Górze. W centrum 22-23. Trójka. Program Trzeci. Zbliża się godzina 9. Widzę, że w studiu faktów RMF FM jest już Tomasz Weryński. No to posłuchajmy. Szwecja wybiera dziś parlament. Sondaże zapowiadają spore zmiany na tamtejszej scenie politycznej. O szczegółach za moment. Pierwsza dama kobiecych kortów, Serena Williams, pokonana w finale US Open. Lepsza okazała się młoda japońska tenisistka Naomi Osaka. Za moment uchylimy też rąbka tajemnicy, gdzie dziś będziemy w ramach naszego cyklu Twoje niesamowite miejsce w faktach RMF FM.
Od godziny Szwedzi wybierają nowy parlament. Do obsadzenia jest 349 miejsc w jednoizbowym Riksdagu. Niezależnie od wyniku, Szwedzi mogą mieć trudności z utworzeniem rządu, mówi RMF FM Magdalena Domaracka z Katedry Skandynawistyki SWPS w Warszawie. Rozmawiał z nią Paweł Balinowski. Dzień dobry. Dlaczego te problemy mogą się pojawić? Bo zapowiada się na spore przemeblowanie szwedzkiej sceny politycznej. Bardzo możliwe są duże straty centrolewicowego bloku, który obecnie tworzy rząd. Partia Socjaldemokratyczna, która jest jakby trzonem tego bloku, prawdopodobnie osiągnie wyniki najniższe od 100 lat, od początku pierwszych sukcesów tej partii. W sondażach widać też spore straty centroprawicowej opozycji, podkreśla Magdalena Domaracka. Kiedy ktoś traci, ktoś musi zyskać, a w tym przypadku to nacjonalistyczna, antyimigrancka partia Szwedcy Demokraci, oskarżana o rasizm, ksenofobię i kontakty z neonazistami. Popierają około 20% Szwedów. To skutek otwartej do niedawna polityki migracyjnej obecnego rządu i problemów, jakie się z tego powodu pojawiły. Po wyborach może się więc okazać, że ugrupowania o skrajnie różnych poglądach będą mieć podobne wyniki, a to oznacza trudności w utworzeniu koalicji rządzącej. Połamana rakieta, sprzeczka z sędzią i łzy w oczach. Tak w wykonaniu Serena Williams wyglądał finał US Open. Amerykanka przegrała z niespełna 21-letnią tenisistką z Japonii Naomi Osaką 6-2, 6-4. Komentatorzy sportowi okrzyknęli ten pojedynek starciem młodości z doświadczeniem. Serena Williams nie potrafiła wytłumaczyć, co się stało, uznała jednak lepszą formę Japonki. Naomi grała dobrze, a to jej pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Sprawmy, by ten moment był najlepszy, jaki tylko może być. To jej chwila. Oddajmy zasługi tej, która na to zasługuje. Gratulacje, Naomi. Zasłużyłaś na uznanie, zasłużyłaś na zwycięstwo. Na koniec tylko to się liczy. Zdenerwowana Serena Williams w akcji już teraz na zdjęciach na rmf24.pl, a dziś na US Open męski finał. Starcie Serba Nowaka Dżokowicza z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Fakty sportowe w RMF FM za kilka chwil. A po wakacjach w Faktach wraca cykl Twoje niesamowite miejsce. Reporterzy i dziennikarze RMF FM odwiedzają miejsca zazwyczaj niedostępne. Gdzie zajrzymy dzisiaj? Rąbka tajemnicy uchyli nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy w centrum Warszawy. Sylwester Puczan obok mnie, kłaniam się. Dzień dobry. Jaka tu jest powierzchnia dookoła nas? Około 140 hektarów. Ile koni biega po tej powierzchni? Mieszka tutaj kilkaset koni. My dzisiaj w cyklu Twoje niesamowite miejsce bardziej galopem czy kłusem? Dzisiaj zdecydowanie tak samo jak na wyścigach galopem. To galopem pozdrawiamy i zapraszamy. Kulisy największego toru wyścigów konnych w Polsce, czyli toru Służewiec w Warszawie, dziś w Faktach RMF FM. Polecamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Fakty sportowe. Paweł Pawłowski. Poranne fakty sportowe zaczynamy od Ligi Narodów UEFA. Za nami dwa kolejne mecze Dywizji A. Szwajcarzy rozbili wczoraj reprezentację Islandii aż 6-0 i w grupie drugiej awansowali na pierwsze miejsce. W grupie czwartej liderem jest Hiszpania, która w wieczornym meczu pokonała Anglię 2-1. A teraz wczorajsza niespodzianka rajdu Elektreny na Litwie. Rozgrywaną tam rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski wygrał Miko Marczyk. Młody kierowca okazał się lepszy na nowej dla siebie nawierzchni. Od takich zawodników jak Jarosław Kołtun, Łukasz Kabaj, Tomasz Kasperczyk czy Grzegorz Grzyb. Cały rajd okazał się wymagający nie tylko dla kierowców, ale także dla ich aut. Było bardzo dużo hop. Te hopy lądujemy w różny sposób i zderzak z przodu jest narażony i praktycznie co pętlę musieliśmy wymieniać na kolejny i kolejny, ponieważ mieliśmy problem z dojechaniem w całości ze zderzakiem. Mówił Marczyk. Cały rajd wygrał Rosjanin jeżdżący na łotewskiej licencji Nikołaj Gryazin. Pełna relacja z rajdu jest już na rmf24.pl. Cztery koła zamieniamy na dwa. Patryk Dudek wygrał żużlową Grand Prix w słoweńskim Krsku. To ósma eliminacja Mistrzostw Świata. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Ty Woffinden, a jego przewaga nad drugim Bartoszem Zmarzlikiem zmalała do 9 punktów. Do zakończenia Mistrzostw Globu pozostały dwa turnieje. Ostatni z nich odbędzie się 6 października w Toruniu. I jeszcze tenis. Alicja Rosolska i Nikola Mektić bez triumfu w mikcie na US Open. Polsko-chorwacka para przegrała z amerykańsko-brytyjskim duetem, czyli Bethany Matek-Sands, która grała w parze z Jamie Murrayem. Świętokrzyskie i podkarpackie, tam możliwy deszcz i to intensywny deszcz. Synoptycy wydali oficjalne ostrzeżenia. W centrum kraju z kolei intensywne słońce. Mgły miejscami jeszcze możliwe. Kto w aucie, nie przecierajcie oczu, wszystko z nimi jest w porządku. Temperatury dzisiaj też naprawdę w porządku. Teraz od 10 do 16 po południu, do 20 w Suwałkach i Olsztynie, nawet 24 stopnie we Wrocławiu.